Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Jest to kolejny odcinek, już trzeci z otwierania paczek z AliExpress. Sądząc po wyświetleniach, jak i reakcjach pod filmami, widzę, że Wam się podobają. Podoba ta seria, także no co, no będę kontynuował. Widzę, że parę rzeczy też trafia, też do Was, Wam się podoba. Zamawiacie, także jest mi niezmiernie miło z tego powodu. Także co, dziękuję bardzo za łapki w górę, za oglądanie, za subskrypcję pod kanałem. I co, zapraszamy na kolejną paczkę, kolejny odcinek z otwierania paczek. Tym razem znów kilka paczek, jedna niestety już otwarta przez mojego syna. Są ze mną moje magiczne nożyczki. Także co, nie przedłużając chyba, zapraszam Was do śledzenia filmu. Także przypominam jeszcze raz, łapeczki w górę, subskrypcja na kanale i lecimy z otwieraniem paczek. Także co, zaczniemy od tej otwartej, którą otworzył mój syn już. Są to takie, jakby to powiedzieć, pokrowce ochronne, naprzynęte na wędkę. Także, gdy nie chce nam się odczepiać przynęt przy wędce, a nie chcemy też, żeby gdzieś tam się kotwice czy haczyki tutaj zaczepiały, no to bezpośrednio sobie wkładamy i tutaj zaczepiamy za wędką, także wszystko jest fajnie, bezpiecznie zabezpieczone. Przynęta jest na wędce i haczyki są bezpieczne, nigdzie się nie wbiją w żadną tam tapicerkę czy w jakieś inne tam materiały, czy coś takiego, co tam przewozimy obok wędki. Także bardzo fajne, poręczne i na pewno przydatne. Kolejną paczuszką jest tutaj paczuszka taka dosyć spora. A w środku mamy matomiarkę z firmy Leiduna. Jak ją zobaczyłem pierwszy raz, to skojarzyła mi się automatycznie z matomiarką Fox Rage'a. Jest dość spora, ciężko będzie mi całą Wam ją pokazać, ale wygląda bardzo, bardzo fajnie. O, jest kawał maty, także tutaj mamy sobie, nie wiem, tam nakucnięcie, czy można było sobie kucnąć, czy nawet ryba jest większa. Jest tutaj też tak jakby próg do haczenia. Niestety jedynym minusem, który już teraz zauważam, ale to jest chyba jeden z tych pierwszych egzemplarzy, które były produkowane, że jak widzicie, tutaj mamy jakby ściankę, a dopiero tutaj zaczyna się pierwszy centymetr, także jest około centymetra przesunięta w prawo, także jest, oszukuje o centymetr, o tak powiedzmy. Ale z tego co patrzałem, to już nowe miarki, te które już powychodziły, w tym, jeżeli teraz już zamówicie, to już są poprawione, także będą od zera normalnie mierzone. Także ta moja oszukuje o centymetr, także muszę pamiętać. Ale wykonanie bardzo fajne, mega fajna, duża, 125, 130 cm, także jest kawał miarki. No co, no już nie mogę doczekać się z testowaniem nad wodą. Także czekam też na moją pierwszą rybę w tym roku, która osiągnie tą granicę, bo jeszcze mi się nie udało. Sezon dość ciężki. Miarka dość lekka, fajne dwa klipsiki można sobie przymocować. Do tego tutaj jest dwie takie gumeczki do owinięcia i wszystko. O, kurczę. Wszystko fajnie
spakowany, taka idealna, żebym powiedział, do street fishingu, także tutaj sobie można podczepić pod plecak czy pod coś i można sobie fajnie śmigać. To by była nasza druga rzecz. I lecimy do trzeciej paczuszki. Tutaj będzie, podejrzewam, kilka rzeczy. Obstawiam, że jest to kolejna paczka. Już tutaj wezmę rękoma, bo nie chcę nic poniszczyć. Tak, jest tu paczka łączona. Także mamy paczki w paczce. Tutaj mamy pusto. I to co, zaraz zobaczymy, co my tutaj mamy. Zaczniemy może, nie wiem o której, no bo już to mam w ręce, zaczniemy od tego, coś miękkiego. Obstawiałbym, że jest to coś z Choice'a. Ale nie jestem pewny. Także w tej paczce mamy repliki kajtechów. Nie wiem, ile mają, jest 5 cm. W takim perłowo-niebieskim kolorze. No na okonki będą idealne, nie? Już to widzę. Także okonki będą kąsały, coś czuję. No trochę tutaj ich jest. Ze 30 sztuk myślę, że będzie lekko. Także odkładamy sobie tu na bok. Polecimy z kolejną białą paczką. Żółte zostawimy na koniec. Tutaj mamy naklejeczkę od Supercontinenta. Także będą też mega gumki. Jak to można się po tej firmie spodziewać. Paczka pusta, mamy dwie paczki Tanty w rozmiarze niepodany, ale też tak myślę koło 5 cm, nawet może trochę dłuższe. No co, no o jakości i wykonaniu gum od Supercontinental mówić nie muszę. Wykonanie jest idealne. Jest kolor, jest taki czarny z brokacikiem, także to jest jeden kolor. A drugi mamy kolor taki, nie wiem, Nitto Motor Oil, taki. Oni mają tę swoją specjalną nazwę na te kolory, ale też jest, no będzie sztosik, nie? Oj, okonie będą to szarpały, coś czuję. Także jest. No wykonanie mega, tutaj nie ma co dużo mówić. Kto używał gumek z Supercontinental, to wie. いつまでも忘れられない
この経験のおかげで別人この成長 Baby look at me I'm a fighter もう壊れないこれからは騙されやしないお前のおかげで別人この成長 Baby look at me I'm a fighter もう怖くない Nie ma co tutaj za dużo opowiadać. Gdzie tutaj jest początek? Tutaj chyba. Także zobaczymy, co jest w kolejnej paczce. I tutaj mamy zestaw kolejnych gum. 4 paczki gum. Nic więcej nie ma. I tutaj mamy kolejne killery okoniowe. Są to nowe gumki. One wyszły w tym niedawno całkiem, parę tygodni temu. Pojawiły się już oficjalnie na sklepach w AliExpress. Także takie nitotanty, takie larwotanty, pijawki, coś takiego bym powiedział. WK, no też dobra firma, też robi bardzo fajne gumki. No i podobnie jest również z nimi. Fajne, miękkie gumeczki, no takie tanto larwy bym powiedział. Takie o, faniutkie. One są z tego TPR materiału robione, także nie do zniszczenia. Fajnie na takich tacuszkach pakowane. Tutaj mamy 5 cm, 20 sztuk w kolorze Aju. Tak wygląda kolor Aju. Do tego mamy, one są wszystkie w tym samym rozmiarze, tylko będą się różniły kolorami. Także no gumki WK sztosik. Mamy Aju jeszcze jedną paczkę. Tutaj mamy kolor Flicker Perch, też bardzo fajny kolor, fajnie wygląda. Tak się prezentuje kolor Flicker Perch. Tak jak mówię, no wykonanie jest petarda. Nie mam zastrzeżeń do ani do Superkontynenta, ani do WK. Zamawiałem już wiele razy różne przynęty i zawsze zadowolony byłem. I ostatnia paczka jest w kolorze Watermelon, także no okonie będą, podejrzewam, szczęśliwe. Ja bynajmniej jestem z zakupów. I ostatnia paczka, a w środku mamy, gdzie tu jest otwarcie, tutaj, a w środku mamy prezent. Dostaliśmy gumkę w prezencie, a tutaj mamy zamówienie, taką cykatkę, troszeczkę taka pod rapale, ale to nie to samo. Zobaczymy tylko ostrość kotwic jeszcze. Grzechoteczki fajnie, kolory też fajne, także wizualnie bardzo fajnie. Kotwice ostre,
Chociaż ja je chyba i tak wymienię na jakieś sprawdzone, bo jednak wolę mieć. No są ostre, ale to chyba jednak nie to, także ja je wymienię na jakieś sprawdzone swoje kotwice. No cykatka fajna, także już nie mogę doczekać się testów nad wodą na razie, niestety. No niestety ciężko, bo pogoda nie pozwala. Deszcze co dosyć często popadują, także rzeki są powylewane. Nie da się łowić na rzekach. Zostają kanały, no a tam... Niestety, ale z katką będzie ciężko, ale na pewno wjadą tam okoniowe moje nowe smaczki. Także co, no mam nadzieję, że kolejny filmik również się Wam spodoba. Coś ciekawego dla siebie też znajdziecie. Na pewno te gumki od WK czy Super Continental, no polecam, także linki znajdziecie w opisie, serdecznie zapraszam. I co, no z mojej strony na dzisiaj to wszystko, także spodziewajcie się już na dniach kolejnego materiału z otwierania paczek, bo już kolejne paczki do mnie przychodzą, także jest co otwierać, jest co Wam co pokazywać. No co, ja się z Wami żegnam, na dzisiaj to wszystko. Także co, no z mojej strony wszystko, kilka fajnych smaczków leciało na pewno bardzo fajna mata, także tak jak wspominałem, jeśli zamówicie ją teraz, to już będzie wszystko fajnie, bez tego centymetra przesuniętego. No przede wszystkim te gumki WK, petarda, tamty od Super Continental, no to temat sprawdzony i oklepany przez większość już wędkarzy, podejrzewam, którzy tam mają jakąkolwiek styczność z AliExpress, gumki Super Continentala. No to większość używa WK podobnie, także jakość, wykonanie petarda, ceny tak samo również ciekawe. Na te gumki trzeba też się wstrzelić, bo co jakiś czas pojawiają się promocje na nie. A tak to paczka wychodzi chyba 3 funty, tylko 3, albo ponad, lekko ponad 3 za paczkę. Także myślę, że i tak cena mimo wszystko jest dosyć fajna. No co, no z mojej strony chyba to wszystko, także dzięki, że oglądaliście. I co? I zapraszam już do kolejnego materiału. Pamiętajcie, łapeczki w górę. Subskrypcja na kanale. No i co? I widzimy się w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że w międzyczasie gdzieś tam się pojawi w końcu jakiś filmik z nadwody. Może wyskoczę na kanał, także sprawdzę te gumki od WK, czy tamty, czy nawet te kajtechy, repliki kajtechów. I jakieś fajne efekty będę mógł Wam pokazać, także śledźcie też moje social media, bo tam będą się pojawiały na pewno jakieś fotki z rybami. Jeśli nie będzie na tyle dużo, żeby wrzucić je na film, także tam się pojawią. Także pozdro jeszcze raz i do następnego.